spotkanie Lewiatana to już tradycja. To również okazja do tego, aby przedsiębiorcy mogli porozmawiać o najważniejszych dla Polski sprawach. Dziś ogłaszamy manifest kulturalny. Nasze hasło jest proste. Kultura się liczy. Zapraszam. To, o czym chcieliśmy powiedzieć w naszym kolejnym manifeście, to jest coś, co bardzo leży na sercu panu ministrowi Zdrojewskiemu i ogromnie się cieszę, że mamy okazję ten nasz manifest kulturalny przedstawić razem. Panie ministrze, bardzo proszę. Ten manifest na pewno jest próbą wsparcia całego obszaru tej aktywności, która wiąże się nie tylko z twórcami, nie tylko z artystami, ale także z tymi, którzy są odbiorcami tego wszystkiego, co nam artyści fundują. Fundują nam rzeczy fenomenalne, fantastyczne. Z mojego punktu widzenia wielka rzecz i powtarzamy wszyscy. Kultura się liczy, ale z kulturą też trzeba się liczyć. To jest mieścina w deszczu rozmokła, pełna rzeczy dziwnych i wiotkich. To są trzy domy, to są trzy okna, to są w trzech oknach trzy ciotki. Proszę państwa, mam ogromny zaszczyt i ogromny honor przeczytać manifest kulturalny. Jednym z najważniejszych wniosków musi być dostrzeżenie szczególnego znaczenia kultury dla rozwoju gospodarczego. Przedmiotem działalności gospodarczej są w coraz większym stopniu produkty i usługi związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dostarczaniem i odbieraniem informacji. Kultura się liczy, gospodarka liczy się także. Dziękuję bardzo. Od razu powiem, nie o zabawę tu chodzi. Kultura już w wielu krajach europejskich od dawna jest niezwykle cenionym źródłem dochodów budżetowych, niezwykle ważnym elementem funkcjonowania systemów społecznych, systemów gospodarczych. Kultura w wielu wypadkach staje się miejscem bardzo poważnych inwestycji, buduje prestiż, poprawia także relacje w biznesie i to światowym, nie tylko polskim. Co ważne także, jak się okazuje, w wielu dziedzinach przemysłu kulturowe są naprawdę dochodowym źródłem w budżecie państwa. Podpisaliśmy dzisiaj manifest kulturalny. Co to znaczy dla biznesu, że kultura się liczy? Co to znaczy dla biznesu? Ja myślę, że nie tylko dla biznesu, dla wszystkich kultura jest bardzo ważnym elementem życia. Bardzo wiele wydatków na kulturę niesłusznie traktujemy jako konsumpcję. A to jest inwestycja. Biznes bez kultury jest odarty z lekkości, jest ciężki i trochę smutny. Także te kraje, w których kultura się liczy, liczą się od razu na międzynarodowym rynku. Kultura dodaje wartości. Świadomość, że życie, które jest życiem takim bardzo jednostronnym, poświęconym tylko i wyłącznie jednej sprawie, na przykład właśnie biznesowi, jest życiem strasznie ubogim. I w związku z tym powinniśmy być zainteresowani, my ludzie, którzy tworzymy dochód narodowy, w tym, żeby kultura miała swoje miejsce, bo wtedy sami z tego będziemy najwięcej korzystać. Ja jestem reprezentantem kultury, troszkę też biznesu, bo prowadzę własny teatr, więc dla mnie to połączenie byłoby idealne. Idealne, tak jak jest na przykład w Ameryce, gdzie biznesmeni w jakiś sposób utrzymują kulturę, doceniają jej znaczenie. Cieszę się, że nasi też zaczynają tak myśleć. Dlaczego kultura się liczy? Znaczy, myślę, że kultura się liczy dlatego, że po pierwsze kultura to biznes. Więc mam nadzieję, że dobrze prowadzona kultura przynosi pieniądze i liczy się w tym wymiarze czysto ekonomicznym. I
im lepiej się ma kultura, tym lepiej ma się gospodarka. Im lepiej ma się gospodarka, tym lepiej będzie się miała kultura. Biznes ulega ciągłym przemianom, właściwie rewolucji codziennej. Zwłaszcza dzisiaj zmieniają się technologie, zmienia się układ na rynku. Tymczasem kultura to coś takiego, co jest niepowtarzalne, nieprzemijające. Musimy przecież też oddychać, żyć, mieć inne wartości. Kultura łączy ludzi, kultura powoduje, że otwierają nam się głowy, powoduje, że po prostu chce nam się działać, tworzyć i mieć cudowny wkład do naszego codziennego życia. Poza tym, tym sposobem również młodzież, osoby wyłączone, stąd kultura łączy ludzi. No jest to podstawa w ogóle. Nie można bez kultury. Kończy się kolejny piknik Lewiatana. Jak widać, goście dopisali, pogoda też. Rozmawialiśmy dzisiaj bardzo kulturalnie, bo kultura się liczy. Zapraszamy za rok.